Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par, której miłość rozkwitła dzięki programowi Sanatorium Miłości. Mimo że tworzą zgrane małżeństwo, przyznają, że również i oni mają swoje konflikty. Sanatorium Miłości to program telewizyjny, który gromadzi przed ekranami tłumy widzów. To właśnie tutaj, na oczach milionów, zawiązały się liczne relacje, które przetrwały próbę czasu. Jednym z najbardziej uznanych duetów, które poznały się dzięki temu telewizyjnemu show, są Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz. Zaczęło się od przyjaźni, która z czasem przerodziła się w miłość. W zeszłym roku para zdecydowała się na ślub. Pomimo cyklicznie pojawiających się plotek o ich rozstaniu, małżonkowie niejednokrotnie zaprzeczali tym doniesieniom. Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości szczerze o kłótniach. Mamy świadomość, że szkoda czasu. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to para, która swoją pozytywną energią zaraża innych. Aktywnie prowadzą wspólne profile w mediach społecznościowych i spotykają się z seniorami. Chociaż tworzą zgrane małżeństwo, nie ukrywają, że zdarza im się pokłócić. Jak zdradziła Iwona, najczęściej dochodzi do konfliktów o drobnostki, takie jak praca w ogrodzie do późnych godzin wieczornych. Podczas rozmowy z Show Newsem Iwona Mazurkiewicz opowiedziała, czy w ich małżeństwie zdarzają się tawa. Ciche dni, czyli okresy, kiedy para nie rozmawia ze sobą. Seniorka zapewniła, że w ich relacji nie ma miejsca na takie sytuacje. Wszelkie problemy i nieporozumienia starają się rozwiązywać na bieżąco. Nie zostawiamy nierozwiązanych problemów. Zamiast tego, staramy się znaleźć przyczynę nieporozumienia i rozwiązać je na bieżąco. Jeżeli tego nie zrobimy, może wybuchnąć wulkan, który bywa niebezpieczny. Mamy świadomość, że szkoda czasu na ciche dni. Jeżeli to nawet jest godzina, to już dla mnie są wieki. Lubię ustąpić, ale jeśli jestem pewna swojej racji, to nie ulegam. Nie wolno tego robić, mówi Iwona.